Witam, jestem Kasia. Cześć, mam na imię Marta. Od 10 lat śpiewamy w zespole Father Pio Parish Band, który jest zespołem przy naszym kościele, przy parafii Świętego Ojca Pio na Northolt, ale kościół jest na Feltham. Nasze śpiewanie właśnie tworzy grupa wspaniałych ludzi, których pozdrawiamy. Mamy szczęście do wielu utalentowanych muzyków, którzy pomagają nam tworzyć harmonię oraz całokształt utworów. Natomiast tak myślę, że przede wszystkim nas prowadzi pasja do śpiewania. No i chyba tworzymy fajny zespół, mi się wydaje. Tak, jesteśmy przede wszystkim grupą przyjaciół. Musimy podkreślić, że jesteśmy amatorami, więc w zasadzie prawie nikt z nas nie kończył szkoły muzycznej. Wszyscy uczymy się po prostu na własnych błędach, ale uczymy się. To, co nas chyba wyróżnia tak naprawdę spośród takich zespołów kościelnych, to to, że śpiewamy w czterogłosie, to znaczy mamy cztery głosy, mamy basy, tenory, to są głosy męskie, alty i soprany, głosy żeńskie. No i jakoś sobie radzimy. Staramy się jeździć na warsztaty, trochę douczać się sami, dokształcać się. No i przede wszystkim dobrze się bawić z tym, czym się zajmujemy, z tym, co robimy. Tak, poza tym muzyka jest takim trochę uwolnieniem nas od nudy codziennego życia, czyli ucieczka od obowiązków, od po prostu bycia nudnym pracownikiem, a odkrywać sobie pasję, do której zachęcamy, ponieważ no, muzyka jest zawsze dobrą metodą wyrażania siebie, bo mamy swój własny język scholowy. To Marta, pokazujesz, to ty może pokazać. Tak, mamy swoje takie symbole, takie dość, myślę, że... Tak, mamy symbole, ponieważ mamy muzyków też, jest nas bardzo dużo w tym zespole, w tym momencie to jest, myślę, 12. Że około 12-13 osób, więc żebyśmy mogli porozumiewać się w czasie mszy, bo w zasadzie śpiewamy na mszy, więc żebyśmy mogli porozumiewać się niewerbalnie, czyli w trakcie śpiewania, żeby każdy wiedział, co teraz mamy zrobić, pokazujemy sobie sygnały. No i zwrotka pierwsza, zwrotka druga, to znaczy refren, to znaczy, że jeszcze coś tam musimy dośpiewać. Jeżeli chcemy, żeby gitarzysta przestał grać, to pokazujemy mu taki znak. W języku polskim to oznacza, że idziemy teraz się napić. I ksiądz na nas patrzy. Ksiądz na nas zawsze patrzy dziwnym wzrokiem, jak pokazujemy, że idziemy się napić. Więc nie wiem, jeżeli to się nadaje, to możemy opowiedzieć. Możecie to ująć. No dużo jest takich sytuacyjnych żartów, kiedy na przykład przestajemy śpiewać, a kolega akurat zamyślony zaczyna, a ma naprawdę piękny, tubalny głos i zaczyna mi. Tak, i na cały kościół idzie taki piękny pogłos. Jest bardzo dużo takich sytuacyjnych momentów. Jeżeli ktoś by chciał nas posłuchać, to myślę, że warto wybrać się w święta, bo wtedy i w Boże Narodzenie, i w Wielkanoc, bo wtedy szykujemy po prostu, przygotowujemy się dużo wcześniej, szykujemy naprawdę ten śpiew tak bardzo solidnie. Plus teraz przed Wielkanocą, w Wielki Piątek, będzie przepiękne czuwanie. Robimy je co roku przy grobie Pana Jezusa. Przy zgaszonym świetle w kościele, przy świecach w zasadzie tylko. Przygotowujemy, to czuwanie będzie taką treścią, będzie takim spotkaniem słowno-muzycznym. Wtedy, kiedy będzie można i będzie okazja pomodlić się, a przy okazji wsłuchać się trochę w taki śpiew właśnie takiego mini chóru, możemy tak to nazwać. Mm-hmm. Często właśnie mamy później głosy, że tak jakby głos ludzi, którzy słuchali nas, że płakali, więc to jest dla nas wzruszające, bo my powtarzamy te pieśni na próbach, więc dla nas już są takie, no po prostu śpiewamy, a bardzo miło usłyszeć, że kogoś to poruszyło, no do łez, to wtedy jesteśmy tacy, no właściwie dumni, że robimy coś dla ludzi i jakieś tam emocje poruszamy. Często też właśnie w niedzielę ludzie do nas podchodzą i mówią, że ten śpiew jednak buduje tą mszę świętą i że ona wygląda inaczej. Dla nas to jest też bardzo ważne, bo my jesteśmy ludźmi wierzącymi przede wszystkim, dlatego też spotykamy się w kościele i po to robimy. Więc dla nas ta opinia ludzi też jest, myślę, bardzo ważna. To, że ludzie mówią nam właśnie, że ten śpiew jest tak piękny, że oni są w stanie jeszcze głębiej się modlić z tym śpiewem.